16 września w Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. W Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego i obchody 15-lecia Instytutu Świętego Józefa Bilczewskiego. Eucharystii w Kościele Akademickim przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Po Eucharystii z okazji 15-lecia istnienia Instytutu Teologicznego została poświęcona tablica pamiątkowa przy głównym wejściu do uczelni. O godzinie 11 rozpoczęła się inauguracyjna akademia i śpiewem hymnu Gaudeamus Igitur. Przedstawicielka Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie wręczyła upominki najlepszym studentom Instytutu i Seminarium Duchownego. Duchowni i osoby świeckie, które wyraziły chęć zdobycia wiedzy na kursie A i B, złożyły przysięgę i otrzymały indeksy, które wręczał im ksiądz profesor habilitowany Przemysław Kantyk, dziekan Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia świętego Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny na temat powrót do biblijnej wizji człowieka wygłosił ksiądz profesor habilitowany Przemysław Kantyk, dziekan Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia świętego Jana Pawła II. Na początku swojego przemówienia dziekan Wydziału Teologicznego oznajmił, że 14 września 2023 roku w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego kardynał José Tolentino Mendoza, prefekt Dykasterii Kultury i Edukacji, podpisał dokument o afiliacji Instytutu Teologicznego Świętego Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach do Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia świętego Jana Pawła II. Olga Zakarczuk. Seminarist Oleg Wyszyński. Iwan Pawliw. Sofia Papuga. Зміцнювати єдність академічного суспільства та його католицький характер. Сингітур.